Cześć Marcin. Cześć. Powiedz proszę na samym początku kilka słów o sobie, kim jesteś, co robisz na co dzień. Jestem mężem i ojcem trojga dzieci, w tym dwoje nastolatków, co grozi śmiercią lub trwałym kalectwem, ale jakoś żyjemy. No i od kilkunastu lat pracuję w Gościu Niedzielnym jako dziennikarz. Mhm. Modlę się też we wspólnocie Świętej Rodziny od ponad połowę życia. No to nieźle. Powiedz proszę, jakie słowo albo jaki fragment Pisma Świętego jakoś ostatnio poruszył Twoje serce i chciałbyś i możesz się nim podzielić z nami? Parę dni temu czytaliśmy takie słowo o tym, w jaki sposób Jezus wybierał apostołów. I to jest taki rodzaj książki telefonicznej, nie? Spis lokatorów, że wybrał tego i tego i tego i tego i tego. I na końcu było takie zdanie, które mnie bardzo mocno dotknęło. I Judasza, który właśnie go zdradził. I wiesz, to tłumaczenie, że i Judasza, który właśnie go zdradził. A to było 3 lata przed zdradą. I sobie pomyślałem, to jest mocne, nie? Że Jezus wybiera kogoś, który właśnie go zdradził. Być może Judasz go zdradził już w tym momencie wyboru. Ale co mnie w tym dotknęło? W tym, że Jezus tak pielęgnował tą przyjaźń. Że Judasz miał dokładnie te same prawa, co Święty Piotr, co Jan i cała ekipa z 12. Chodził, skrzeszał, wyganiał złe duchy, wracał, mówi: wow, Panie, nie ze względu na Twoje imię złe duchy nam się poddają. Widział, jak Jezus reaguje na śmierć, albo jak śmierć reaguje na Jezusa. To znaczy na przykład, kiedy podchodzili pod Nain, widzieli pogrzeb, to widzieli, co się działo. Karmił tłumy. I to było 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci, czyli a Żydzi są jeszcze bardziej dzietni niż neokatechumenat. To mogło być 30 000 ludzi. To znaczy to mnie dotknęło, że wybrał Judasza, który właśnie go zdradził i cały czas o niego walczył. Umył mu nogi i w czasie ostatniej wieczerzy powiedział do niego: przyjacielu, po coś przyszedł, nie? Nie zdrajco, konfidencie, świniobyt. Są takie nasze ulubione polskie słowa. Tylko przyjacielu, po coś przyszedł. To słowo mnie dotknęło. W ogóle mam często tak, że czytam całą Ewangelię, czy pierwsze czytanie, czy drugie czytanie i zapamiętuję jedno zdanie. Na przykład dzisiaj bardzo mnie dotknęło pierwsze zdanie. Dzisiaj rozmawiamy w dniu, kiedy Kościół czyta o Dawidzie, który zabił Batrzebę zabił Uriasza Chetytę po to, żeby się przespać z jego żoną z Batrzebą. I jest pierwsze zdanie. Na początku roku, kiedy królowie zwykli udawać się na wojnę. I dla kogoś może być to opis, wiesz, przyrody, jak Panu Tadeuszu. A to jest kosmos, nie? Bo to jest wyjaśnienie, dlaczego Dawid przespał się z kobietą i dlaczego wszedł w tak potworny grzech, nie? Że dopuścił się zabójstwa. Bo powinien być na wojnie. Bo to jest... Mam takie doświadczenie, że w Biblii nie ma przypadków, nie? Że nawet przecinek nie jest przypadkowy i to jest takie niezwykłe, że czasami jest jedna duża Ewangelia i zapamiętujesz jedno zdanie. No patrz, on powinien być w tym momencie na wojnie, bo jest na początku roku, kiedy królowie zwykli udawać się na wojnę, Dawid pozostał w pałacu, a jak człowiek pozostaje w pałacu, jest królem, to wiemy, jak to się kończy. Bierze pilota do ręki, skacze po kanałach i prędzej czy później wyjdzie w grzech, nie? Dlaczego? Bo powinien być na wojnie. Jest jeszcze jedno słowo, które mnie tak bardzo mocno dotknęło 2 lata temu i cały czas we mnie pracuje. Dlaczego Dawid pokonał Goliata? Bo to jest taka sytuacja, że on został już królem, mógłby przeczytać spokojnie sobie książkę Monarchia dla średnio zaawansowanych albo zobaczyć film, jak zostać królem. A jest napisane, że on wrócił do pasienia owiec, że był tak pokorny. I nie ma ani słowa o tym, że Bóg mu kiedykolwiek zdradził, że będzie walczył z Filistynami, że pokona Goliata, że właśnie stanie oko w oko z gigantem. Nic. Być może to wiedział, nie? Bo miał taką relację. Ale jest jedno zdanie, które mnie rozłożyło na łopatki. Pewnego dnia jego ojciec powiedział do Dawida: zanieś 10 krążków sera dowódcy oddziału. I ktoś powie, że to śmiech na sali. Nie? I Dawid zaniósł ser, wziął ten gołdę czy Emmentaler, zaniósł ser i przy okazji zabił Goliata. To jest dla mnie kosmos. To znaczy taka drobna duperela, nie? Z której my się śmiejemy. Ustawianie krzeseł po spotkaniu wspólnoty. Nie? Zanieść 10 krążków sera. Dawid zanosi ser i przy okazji zabija Goliata. Naprawdę przy okazji. On tam nie poszedł, żeby walczyć. Ani razu w Biblii nie jest to napisane. Tak, Jezus powiedział, że jeśli ktoś jest w małych rzeczach wierny, no to Bóg mówi: dam ci taką strefę wpływu, że będziesz sam zdumiony. Ciekawi mnie bardzo, jak wygląda Twoja codzienna modlitwa słowem, bo obowiązków pewnie masz całą masę, rodzina, i chciałbym dowiedzieć się, jak to wygląda w twojej codzienności. Ja 2 lata temu usłyszałem taką dewizę: nie ma śniadania bez czytania. Nie zawsze mi się to udaje, ale ostatnio chcę, myślę, przez ostatni rok zawsze rozpocząć dzień od czytania pierwszego czytania Ewangelii, kiedy jest święto. To są 2 czytania. I to są czytania z dnia, bo przez lata tak otwierałem Biblię na chybił trafił. Ja wiem, że ludzie przed tym straszą, żeby tego nie robić i tak dalej. Ja nie miałem takiego doświadczenia, wiesz. Pytam, ktoś kiedyś mi opowiadał, że miał taką skrajną sytuację i właśnie wóz albo przewóz, takiej ogromnej ciemności. I otworzyło mu się słowo o Judaszu, który się powiesił i chciał podobnie. No to ja tego nigdy nie traktowałem na zasadzie magii. Nigdy, nie? Że co teraz, Panie Boże, i wiem, że ludzie, niektórzy wpadają w jakiś amok, bo pytają się, jakie zakupy mają zrobić w supermarkecie, nie? Otwierając Biblię. Natomiast mieliśmy takie doświadczenie, patrz, modlimy się 30 lat we wspólnocie, bardzo często otwieraliśmy Biblię na chybił trafił, nie na zasadzie magii, tylko wierząc, że każde słowo, które tam jest, święte. Co z tego, że czasami tego nie rozumieliśmy. Na przykład, patrz, ostatnio nam się otwarło słowo o aniele, który mierzy mury Jeruzalem, i jest jedno zdanie, że miarą anioła jest miara człowieka. Niby nic, nie? Tak przeszliśmy dalej, a ja potem o tym myślałem, mówię, kurczę, to jest nieprawdopodobne, że jak Bóg się zniża do naszego poziomu, bo tak zawsze mówimy, że Kościół się dostosowuje do świata, ale jak Bóg się dostosował do świata, nie? Skoro jest napisane, miarą anioła jest miara człowieka, to znaczy, że anioł się do człowieka dostosowuje, nie? Albo pamiętam, kiedyś nam się otwarło, że ten taki opis architektoniczny dla inżynierów, jak wygląda świątynia u Ezechiela. Nic z tego nie rozumieliśmy. Dopiero potem przeczytaliśmy, że 6 to jest liczba człowieka, nie? To jest liczba słabości człowieka, a było napisane właśnie, że świątynia, że miarą świątyni jest 6, nie 7. To znaczy, że Bóg się też dostosowuje do człowieka, nie? Często jest tak, że nic nie rozumiesz. Ile ja razy czytam, że Jesse powiedział: wstań i zanieś 10 krążków sera dowódcy oddziału. I nie robiło to na mnie wrażenia. Albo jeszcze mocniej, i Judasza, który właśnie go wydał. No ale dopiero kilka dni temu mnie tak się knęło. Mówię, kurczę, właśnie go wydał. Że Jezus wybiera zdrajców. Wybiera tych, którzy wątpili. To jest koniec Ewangelii Świętego Mateusza, 28 rozdział. Zupełna końcówka. Niektórzy jednak wątpili. Wówczas Jezus podszedł do nich i powiedział: idźcie na cały świat. Czyli rozesłał tych, którzy wątpili. No, to jest... Znaczy, ja nie mam żadnej metody, powiem szczerze. Zawstydzają mnie ludzie ze wspólnoty, którzy na przykład wstają godzinę wcześniej czy 40 minut wcześniej. Znam takich ludzi. Dla mnie to jest po prostu hardcore. Ale nie wyobrażam sobie dnia bez słowa. Ile czasu mniej więcej poświęcasz rano? Wiesz, jestem strasznie nieregularny, bo czasami czytam właśnie przez 10 minut, czasami czytam krócej, czasami dłużej. To daleko mi do takiej precyzji i takiej samokontroli, jaką na przykład miał, nie wiem, kardynał Wyszyński, jak czytam, że był internowany, czyli był w Komańczy, w miejscu, gdzie nikt go nie pilnował, mógł spać do 11, a on sobie rozpisał cały plan dnia co do minuty, nie? To niestety daleko mi do tego, natomiast nie wyobrażam sobie dnia bez Biblii, nie? Naprawdę, powiem szczerze. Ja mam podobnie jak ty, też mam taką nieregularność, ale codziennie rano się budzę, to... Niektórzy robią tak, że jeszcze chcą się obudzić i robią gimnastykę, coś takiego. Ja pierwsze co, to chwytam słowo i tym słowem już od samego rana się karmię. I no, ja mam takie doświadczenie bardzo wyraźne, że kiedy nie miałem tych poranków ze słowem, to czułem się po prostu źle. Po prostu czuję, jak to słowo mnie napełnia, jak mi ożywia, jak mnie zachęca do tego, żeby wstać. Bardzo wyraźna jest ta różnica. I podobnie jak ty, no ciężko mi teraz sobie wyobrazić inaczej, no bo bez słowa jest pustka w moim sercu, nie? A to słowo, nawet jak właśnie nie rozumiem aktualnie teraz, to prędzej czy później Pan Bóg w jakiś sposób do tego słowa mnie kieruje z powrotem i tłumaczy. Bo po hebrajsku słowo to jest dabar i rdzeń jest taki jak słowo dwora, czyli pszczoła, i to jest genialne. To znaczy, Bóg mówi, że żadne Jego słowo nie upadnie na ziemię, tylko będzie tak długo krążyło, aż wyda owoc. Czyli możesz czytać Biblię, nic nie rozumieć, ale to i tak będzie w tobie pracowało. tak to będzie w tobie pracowało. Ja w zeszłym tygodniu byłem w seminarium duchownym we Włocławku, tam głosiłem dla kleryków i oni podchodzili do mnie i ja byłem zachwycony liturgią godzin, tym, że razem śpiewają takie potężne męskie głosy, a oni mówią, że dla nich to już jest taka tortura, to znaczy... Wiesz, ja słyszałem to przez 2 dni, mnie to zachwyciło, a dla nich to już była taka klasyka gatunku, to znaczy już mówią, nie potrafią skupić się na słowie, bo tego zbyt dużo. Pierwszy psalm, drugi psalm, trzeci psalm. Znam wielu kapłanów, którzy mają taką metodę, że po prostu z brewiarza wyłapują jedno słowo, czy jeden werset i ten werset tak długo mielą, przegryzają, trawią, że i to jest chyba najlepsze. No patrz, bo można przeczytać naprawdę cały dzisiejszy bardzo długi opis z Księgi Samuela o tym, jak Dawid zabija Uriasza Chetytę, a można wziąć jedno zdanie. Na początku roku, kiedy królowie zwykli udawać się na wojnę. I takie pytanie, kurczę, gdyby był na wojnie, może by nie doszło do tego, że po prostu chodził po pałacu, nie miał co robić, z pilotem w ręku, bo wiem po prostu, jak ja się zachowuję, kiedy nie mam nic do roboty. Naprawdę. Na wakacjach. Czemu na wakacjach tak łatwo wchodzę w grzech? Nie? Czemu jestem taki rozleniwiony? Czemu jak człowiek ma baknat? Jak ja bym nie musiał na dzisiaj napisać tekstu, to bym go nie napisał. Naprawdę, wiesz jak to jest. To nie jest tak. Ja nigdy nie usiadłem, nie napisałem książki. Dopóki ktoś mi nie powiedział, do października, nie? Masz deadline. To znaczy, że jednak ojcowie Kościoła mieli rację. Tomasz Merton to mówił, że największym zagrożeniem dla życia duchowego jest lenistwo. No i patrz, to jest pierwsze zdanie z dzisiejszego czytania. Gdyby Dawid po prostu... Tym bardziej, że Dawid wiedział, jak się wygrywa wojnę, bo on powiedział, to jest wojna Pana. On wiedział, że to nie jest jego, że Bóg by to za niego zrobił, ale powinien być w innym miejscu, a nie przechadzać się po pałacu, nie? To jest chyba najlepsza metoda, wyłapać jedno zdanie i je tak przegryzać. Ja pamiętam, jakie ogromne wrażenie zrobiło na mnie to, co napisał Johannes Hartl z domu modlitwy w Augsburgu, jak pojechał pierwszy raz do Eichoku, do Kansas, tak, za ocean, i on był takim świeżo upieczonym teologiem i filozofem. Mówi, co ja tam się dowiem od jakichś Amerykanów, nie? I spotkał jakiegoś gówniarza z Nowej Zelandii i od razu potraktował go z pogardą, nie? Bo tu wiadomo, filozof, teolog, co mi taki chłopczyna powie, nie? I tak zaczęli rozmawiać i pyta się tego Nowozelandczyka, w jaki sposób się modlicie. On mówi, no bierzemy jeden cytat, zazwyczaj jedno zdanie i tak medytujemy nad tym przez parę godzin dziennie. A mówi, jak parę godzin dziennie? A mówi, no wiesz, bo słowo jest bardziej głębsze niż szerokie. Po prostu ono może być krótkie, ale tak naprawdę jak medytujesz i zaczynasz się w to wgryzać, to może to trwać parę godzin. I go wtedy zatkało, a ten facet z Nowej Zelandii dodał, a po paru tygodniach, co parę tygodni zmieniamy cytat. Johannes Hartl mówi, że wtedy nabrał szacunku, nie? Że są ludzie, którzy żyją. Kurczę, mamy we wspólnocie ludzi, których jedno słowo zmieniło. Przyszedł chłopak, usłyszał opowieść o wskrzeszeniu Łazarza i wyszedł. Nie? Że już parę dni leży w grobie i cuchnie. Myśmy myśleli, że wyszedł, bo się obraził, a się okazało, że jedno zdanie go tak zmieniło, bo zobaczył, że to jest jego życie. I chodził po lesie i płakał. I to mnie zawstydza. To znaczy spotykam ludzi, których jedno słowo biblijne zmieniło, a ja po prostu, wiesz, czytasz mnóstwo i co? I czasami to spływa po kaczce. No, biada tobie Korozajn, nie? Biada tobie Betsajda, bo tyle już widziałeś, jaki mówić i co. A ludzie po jednym słowie się nawracają. Zachwycił mnie setnik. Bo setnik to nie jest człowiek, który siedzi w torze, który śpiewa psalmy, to jest po prostu rzymski dowódca. On nie ma nic wspólnego z Izraelem. On się nie modli jak Izrael. I on mówi do Jezusa, nie musisz do mnie przychodzić, ale ja wiem, co to znaczy rozkaz. Jak ja mówię padnij, to wszyscy muszą... Leżą na ziemi plackiem, nie? Jak mówię baczność, to baczność. Mówi, nie musisz przychodzić, wydaj rozkaz i ja wiem, jak to się skończy. I Jezus mówi do Żydów, nie? Że tak wielkiej wiary nie znalazłem w Izraelu. Dlaczego? Bo on wie, że jak Jezus powie słowo, to jest rozkaz. I to mnie zachwyca w Jezusie, że jak Jezus mówi słowo, to się staje. Że jak Jezus mówi Łazarzu wstań, to nie na zasadzie wysilaj się nieboszczyku, napinaj swoje herlawe mięśnie i spróbuj wstać, tylko wstań po prostu i śmierć jest bezradna. Albo zobacz, jaka jest różnica między słowem Jezusa, nie grzesz już więcej, które wypowiedział Jezus, a które słyszymy na kazaniach. Bo na kazaniach co chwila słyszę, nie grzesz już więcej, ale ja nie potrafię nie grzeszyć. Nie potrafię nie grzeszyć. Ojciec Stanisław Jarosz Paulin powiedział, że przez całe dzieciństwo zabijało go jedno zdanie, masz być dobry. On mówi, nie potrafiłem być dobry. Mówi, nie potrafiłem być dobry. To znaczy, że na kazaniach głosimy moralność. To samo zdanie. Nie grzesz już więcej, ale nie na zasadzie wysilaj się, żeby nie grzeszyć. Tylko Jezus mówi do prostytutki, nie grzesz już więcej. Tak jakby przecinał to mieczem, że ona nie, po prostu zrywa wszelkie więzy. Ona nie musi grzeszyć. Nie? Nie na zasadzie wielkiej pracy z naszej strony. To, co my mamy z Rorat, nie? Podlałem kwiatuszki, pomogłem mamusi i zbieramy listę dobrych uczynków. Tylko jak Jezus mówi, zarzuć sieci, to wiadomo, że te sieci będą pełne, nie? Łazarzu, wstań, to wiadomo, że śmierć jest bezradna. Nie grzesz więcej, to znaczy nie musisz grzeszyć, jesteś wolny od tego. Nie? Bez żadnych psychoterapii. I to jest różnica, że Jego słowo miało moc, a nasze słowo to jest często takie moralizowanie. Co mnie dotyka też, że Biblia mówi, że Jego słońce świeci nad złymi i nad dobrymi. A nie nad dobrymi i nad złymi. Albo nie nad złymi i, jak mówią, paciorek nad dobrymi. Nad złymi i nad dobrymi. To znaczy, że nie ma takiej barykady my i oni, tylko po prostu Jezus przychodzi do tych, którzy się źle mają. Marcin, ostatnie pytanie. Już właściwie dałeś odpowiedź, bo to pytanie brzmi, to jest prośba o radę dla kogoś, kto chciałby regularnie czytać Słowo Boże. W jaki sposób to może zrobić? I ty mówiłeś o tym, żeby uchwycić się jednego słowa czy jednego zdania, które poruszy serce i tego się trzymać i niekoniecznie skupiać się na tym, czy wysilać, żeby jak najwięcej przeczytać albo wszystko. I to jest bardzo fajna rada. A czy masz może jeszcze jakąś radę? Mam. Wytrwałość i wierność. Dla mnie to jest kluczowe słowo. Skoro Jezus mówi, wytrwajcie w miłości mojej, to znaczy, że to nie jest sielanka, bo gdyby to była sielanka, gdyby to było łatwe, to by nie użył słowa wytrwajcie. Nie? Bo co? Jeśli Jezus mówi, że to jest wytrwajcie, to znaczy, że to jest coś, co będzie nas kosztowało. Jest genialne zdanie w psalmie. Łaskawość i wierność spotkają się ze sobą. To znaczy, jest napisane, to jest też piękne, patrzcie, że łaska z nieba właśnie wychyli się z nieba, natomiast wierność wyrośnie z ziemi. Czyli my, jedyne co możemy dać to Bogu, to jest wierność. Jeśli będziesz wierny, Bóg mówi, to spotkasz łaskę. Nie wiem kiedy, to Bóg wie kiedy, nie dosłownie. Bądź wierny. Czasami mamy pretensję, że coś nie działa, ale kiedy Naaman się pierwszy raz zanurzył, nic się nie stało. Drugi raz nic, trzeci raz nic. Dopiero za którymś razem skutkowało. Albo kiedy Elizeusz bierze płaszcz Eliasza, myśli, że po prostu stanie się cud i nic. I dopiero za drugim razem coś działa, nie? To znaczy Bóg mówi, bądź wierny, że jeśli ja coś obiecałem, to na pewno to słowo stanie się ciałem, tylko jest takie zdanie, które nas zabija we właściwym czasie, nie? A jak czyta, że dla Boga jeden dzień jest jak 1000 lat, to nie jest sielankowa sytuacja. Kiedy ja miałem taki ciężki czas, czas kryzysu przed wielu laty, 6 lat temu, to nie wiedziałem, kiedy to się skończy. Czy po 2 miesiącach, czy po 2 tygodniach, czy po 2 latach. Skończyło się to wszystko, nie? Mam przyjaciółkę, która miała ogromne długi, była w depresji i też nie wiedziała, kiedy to się skończy i czy to się skończy. Teraz o tym się fajnie mówi, kiedy już jest jakby mogła odłożyć tabletki i tak dalej. Natomiast to jest najgorsze dla nas, że my nie wiemy, kiedy to się skończy. Bóg wie, ale my nie wiemy. Jedyne, co nas może uratować, to wytrwałość. Znaczy, czytajcie słowo, nawet jeśli nic wam nie mówi. Skąd macie pewność, że nic wam nie mówi? Może to słowo pracuje. Co mnie na przykład dotyka, że zawsze na przykład na wszystkich obrazach, na ikonach zmartwychwstanie kojarzymy z taką eksplozją światła. Ale Biblia mówi zupełnie coś innego. Mówi wczesnym rankiem, kiedy było jeszcze ciemno. To znaczy, że kiedy było ciemno i nam się wydaje, że jest depresja, że środek po prostu jest w czarnej dziurze, delikatnie mówiąc, ze względu na nagranie, że to może być zmartwychwstanie, że jest ciemno, ale tam już nie ma Jezusa. W grobie już nie ma Jezusa. Wczesnym rankiem, kiedy było jeszcze ciemno. Tak mówi Ewangelia o zmartwychwstaniu. Czyli może być ciemno, może ci się wydawać, że nic się nie dzieje, a Bóg już zaczął pracować i to jest początek twojego zmartwychwstania. To jest bardzo częste doświadczenie ludzi. A światło przyjdzie za pół godziny, za godzinę, za tydzień. Natomiast skąd wie, że to nie jest już początek zmartwychwstania? My tego nie wiemy, bo kim my jesteśmy, żeby to oceniać? Siostra Bogna Młynarz powiedziała genialną rzecz, że z nami jest tak jak z księżycem, że jak spojrzysz z bliska na księżyc, to co widzisz? Szaroburość, kratery, dziury, po prostu pumeks. Tam nie ma nic pięknego. Ale jak patrzysz z daleka, to mówisz, wow, nie dość, że świeci, to jeszcze nie swoim światłem, tylko odbija światło słońca. I to jest siostra Bogna Młynarz mówi, to jest właśnie prawda o nas, że jak patrzą na ciebie z daleka, to oni mówią, ty świecisz. A ty patrzysz na swoją gębę w lustrze i mówisz, kratery, szaroburość, pumeks, nie? Że to nie jest możliwe, żebym świecił. To jest ciekawe, nie? Takie misterium księżyca. Że jak ludzie na ciebie z zewnątrz patrzą, mówią, kurczę, wchodzisz do pokoju, coś się dzieje, nie? Ludzie przestają narzekać. Ale ty sam możesz siedzieć w domu i siedzieć w ciemności i katować się. I to jest chyba właśnie, to jest tam takie nasiąkanie Biblią. Czyli, jeśli dobrze zrozumiałem, wytrwałość, a jeśli pojawi się wątpliwość, zniechęcenie, to wtedy na ślepo, można powiedzieć, otwierasz Biblię i wzmacniasz się w tej wytrwałości, czytając Słowo. Psalmy szczególnie. Kiedy macie ciężki czas, to czytajcie psalmy. Tam jest wszystko. Złorzeczenie, pragnienie śmierci, pragnienie, żeby Bóg dobił wrogów. Wszystko, co jest w nas. Mhm. Dlaczego po dzisiejszym czytaniu, kiedy Dawid zabija faceta, żeby przespać się z jego żoną i to w straszny sposób zabija, bo wysyła go w miejsce po prostu, w którym wiadomo, że zginie. Dlaczego od razu potem psalm z głębokości wołam do Ciebie, Panie. I jest genialne zdanie, grzech mój jest zawsze przede mną. Słuchajcie, to jest prawda o nas, kiedy jesteś w stanie grzechu. Nie widzisz nic, nie widzisz łaski Bożej, nie widzisz radości, po prostu grzech jest, po prostu zasłania Ci wszystko. Jakie to jest genialne zdanie, grzech mój jest zawsze przede mną. Nic nie widzę, nie widzę tego mikrofonu, który stoi przede mną, nie widzę Ciebie, widzę tylko grzech. Ale może być malutki. Paradoks człowieka polega na tym, że ja mogę stanąć przed Tatrami i mieć przed sobą, nie wiem, rysy mięguszowieckie, te wszystkie szczyty i zasłonić go swoją małą dłonią. Nie? Że zasłonić genialny widok. To kiedyś powiedział jeden z hasydów, założyciel w ogóle hasydyzmu, ten Balszentow, powiedział, że paradoks człowieka polega na tym, że świat jest pełen tajemnic, a człowiek zasłania te wszystkie tajemnice swoją małą dłonią. Grzech mój jest zawsze przede mną. Czemu akurat dzisiaj jest ten psalm? Bo Dawid był w takim stanie, że mówi, wołam do Ciebie z głębokości. I potem się okazuje, że to nie jest tylko Dawid, ale i Jan Kowalski, i Marcin Jakimowicz. Nie? I ty. Wszystko jest w psalmach. Wszystko jest w psalmach. I w momencie, kiedy przeżywałem taki największy kryzys, to naprawdę czytałem te słowa, nic mi nie mówiły. Miałem ochotę rzucić Biblią, bo nic mi to nie mówiło, nie dawało mi żadnej pociechy. Natomiast jak się potem okazało, wszystko się sprawdziło. Wszystko. Nawet słowa, które wtedy brzmiały dla mnie jak taka ironia. Biadania moje zmieniłeś mi w taniec. Wór mi rozwiązałeś, opasałeś mnie radością. Wtedy to była jak taka ironia wielkiego kalibru. No ale Bóg to zrobił. Co z tego, że ja wtedy tego nie widziałem? Zobaczyłem to po roku. Marcin, dziękuję Ci bardzo. Ja dziękuję bardzo. Za świadectwo, poświęcony czas, za słowo. To był bardzo dobrze spędzony czas. Cieszę się bardzo, że nas tutaj przyjąłeś z Madzią i naszą córką. Dzięki i do zobaczenia, do usłyszenia. Dzięki bardzo. Błogosławieństwo.